Siema, tutaj jest Partiatix, a dzisiaj gramy sobie full APH Karimem. Kiedyś był taki filmik na kanale, ale mówiłem, że go powtórzymy. Pewnie nie zdobędziemy więcej AP niż wtedy. Ale na chillku zagramy sobie, nie Grzysiu? Full AP łysy. Full AP łysy, także gramy sobie tym Hekarimem. Aha, oni chcą invade jakiegoś robić. No nie wiem, czy się opłaca w sumie. Z Janem i Dravenem, nie, pieprzyć to ludzie. Także no co, ostatnio oglądałem jakiś filmik, albo to był stream, chyba Nervariena. I on coś tam gadał właśnie o tym full AP Hekarimie, że jest takim gównem. Także przekonajmy się, jak działa naprawdę. Oczywiście w najlepszej lidze, jaka istnieje. Nie będziemy gdzie indziej testować. Trochę lipa, że ten... czekajcie, gdzie on... Te skale tak naprawdę... Aha, dobrze, że mi go... Debil. No debil. Dobrze, także zróbmy sobie coś takiego. Trochę więcej niby się będę... A nie, leczył się nie będę więcej. Zadaję więcej obrażeń z W. I wiem, że ma właśnie pod tym swoim ultem, że to powinno jakoś działać. No zobaczymy, jak to będzie działać naprawdę. Widziałem jakieś tam filmiki full upy Hekarima, także no nie wiem, ludzie. Nie będziemy pod żadną kroplę lecieć ani nic. Postaramy się pod głównie cooldowny. O, talent zabił, nice. Głównie cooldowny na jakieś obrażenia, nie będziemy jakieś stakować na late game. Nie wiem właśnie, czy Roa lecieć, czy nie, zobaczymy. Ale chyba nie polecimy, po prostu polecimy na pewno protobelta, bo to powinno działać w miarę. Także to chyba powinien być jeden z takich ważniejszych itemków, przynajmniej mam taką nadzieję. A, przypominam oczywiście o zostawieniu suba na kanale, bo trzeba przypominać o tym, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, 70% ludzi nie zostawia subskrypcji, także no właśnie, nie bądź taką osobą, to jest bardzo złe. Także zostaw tego suba. Dobra, weź to Karim. Fajnie nawet działa z tym, że ma tam tak szybko, tylko kurym. Strasznie manażerna postać, ten Hekarim. To jest problem, no ale spróbujemy pogankować może. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy używać smite'a na tym, czy sobie go przytrzymać na golemy, zobaczymy jeszcze. No ale na razie, a cholera, ja będę musiał nawet tu użyć, a nie. Dobra, użyjemy tu. Dobra. Postawimy sobie warda, bo oczywiście Hekarimem da się przeskoczyć przez ścianę. Także jakby ktoś nie wiedział, to teraz już wie. Także no. Nie wiem, czy te małe moby padają na hita od Hekarima. Aha, tamten nie padł. Jezus, czy ja to zrobię teraz? Jak WW! A jeszcze zrobiłem to, nice! Tylko nie wiem, czy ja expo. A dobra, mam czwarty level, czy dostałem expo. Pomogliśmy sobie W na tym Hekarimie. Lecimy chyba tego niebieskiego smite'a na nim, z tego co mi się wydaje, ale na razie sobie może polećmy to. Bardziej mi się to przyda. No bardzo. Aha, zapomniałem, że one znikają, czyli jestem plecy hajs trochę. Jakieś, nie wiem, 60 golda, może coś takiego, nie wiem. Amumu? Czy on był na bocie, czy mi się wydawało? Jeżeli tak, to ja idę na jego blue. Mam nadzieję, że on był na tym bocie przed chwilą. No on ma trzeci level i 5. Aha, on jest tutaj. 12 ma UWK, czwarty level, ma blue. Nie, nie ma blue. A, zaczyna od blue, okej, okay, bo ma reda przecież. Uciekaj, typie. To było słabe. Siema. Chociaż tyle wyszło z tego Hekarima. O, gościu nawet asystę se zdobył, widzicie jak dobrze? Spuszujmy tego mida może. Tylko zobaczcie, jakie to gówno jest manożerne. Teraz co ja... A, Morello pewnie polecę sobie od razu. Nie, protobelt, czy on daje manę? Nie jestem pewny właśnie, to jest problem. Ja pieprzę, jakie to jest manożerne. Nie no, w sumie z itemkiem na dżunglę, w dżungli będę dosyć, no, dosyć dużo tej many niby dostawał. Ten jak przeżył. A, nie, przeżył, okej. Okay. Zabijemy sobie Mumu. Widział mnie na tym wardzie. Czekałem, czy on będzie tu szedł. Powinienem zabić tą Poppy. Nie zabiję jej. Nie zabiję jej tym pod AP gównem. No jednak coś tam Nervarian miał rację może. Ale może nie. Weźmy jak najwięcej mowów się da, no bo jednak muszę to jakoś zarobić ten hajs. Za chwilę blue będzie.
jakiegoś Lichbane'a też polecimy oczywiście. No bo to jest raczej ten build. To jest mniej więcej coś takiego, że wiecie, wpadacie, zadajecie obrażenia, no i potem już nic nie robicie kompletnie, także. Czy to będzie dobre? Nie wiem w sumie. Kontroluję czy nie? Chyba nie, oby. Nie chcę, żeby ta gra się szybko skończyła, jednak. Fajnie, bo jakby trochę potrwało. Cholera. Ile tylko tutaj mamy? 70. Czy ja zabiję ten mob? Oczywiście, że nie. Kurde, jaki manożerny jest ten champion. Ja pieprzę. Dobra, trzeba będzie szybko. Czekajcie, bo to mi da w sumie trochę więcej many chyba w dżungli. Nie, nie daje nic. The fuck? Dobra, nieważne. Weźmy to i buta. But mi da trochę obrażeń, oczywiście, jakby ktoś nie wiedział. Pasywka Hecarim ma oczywiście obrażenia, 20% z movementa. Nagrałem chyba kiedyś Full Trinity Force Hecarim, także kto chce zobaczyć, jak to wygląda, zapraszam serdecznie do oglądania. Hehe. Typeczkę z ty wyprawiasz? Będziesz szedł na moje blue? Chyba nie, ale... Nie, dobra, nie idzie. Już myślałem, że będzie tu szedł. Dobra, bez W jedziemy. W zaraz użyję na ganku. Nie wiem, czy to smajtować, czy nie. Przydałby się jednak... Przydałby się smajt na bota. Jezus Maria, ile... Straciłem 3 czwarte many, żeby zrobić moba w dżungli. Dobre. Dobra, weźmy sobie tą. To sobie zasmajtujemy w takim razie. Nie, czekajcie, może wejdę. A, pieprzyć to. Może wejdę na tego bota teraz. Czekajcie. Siema. La flesznęła od razu, tylko po to, żeby... Pięknie! Ona flesznęła tylko po to, żeby się, nie rozumiem, cofnąć i paść? Ach, bywa. Najwięcej nie zadaje. Ja pieprzę, full AP Hecarim. To jest jednak prawda, to jest a po prostu może tylko mam 56 AP. A może nie. Trzeci, on miał 5 level? Ja pieprzę, czemu go zabił? Zabiłeś go, nice. Myślałem, że... myślałem, że ucieknie, ale jednak tym W go dobił. Bardzo pięknie, panie asasyn. Weźmy sobie te mobeczki. Trzeba wykorzystać końcówkę blue. Czekajcie, bo jego blue stoi przecież. Jezus Maria. Fuck, nie zrobię chyba. Cholera i w dupa. Postawię może Warda przez ścianę i mu zesmajtuję to. Dobry plan. A nie, jego... A, Boże Święty. Zapomniałem, że on zaczynał od reda, nie od blue. Cholera, myślałem, że to będzie teraz stało. Szkoda w sumie. Dobra, zróbmy sobie w takim razie reda. Na szybciutko. Zgankuję chyba tego bota jeszcze raz, bo w sumie to mi daje sporo hajsu. Łatwo go zgankować dosyć. Zesmajtujmy to, żeby nie wypieprzyć się na mordę znowu w dżungli. No za mało się leczy jednak. Ile to jest? 180 HP się leczy. Ile to zadaje? 250 w ciągu 5 sekund. 4 sekund. No dosyć słabe. Staćmy na ten item? Dobra, staćmy na item w dżungli. Pierwszy item, jaki sobie polecę. No tak myślałem, że nad tym protobeltem. Szkoda, że nie daje tego. Many w ogóle. Ale mi da dużego boosta do obrażeń bardzo. Więc polecimy go sobie. Ja użyję. Trochę późno użyłem tego E tak naprawdę jak debil, ale trudno. 2 minuty. O, lepsze, oni to robią. Czyli robią Drake'a, ludzie. Ruchy. Bardzo dobrze, że w brązie Drake jest bardzo docenianym. Ciągle robił, czy nie?
Jutro jak łatwo. Nie. Boże, nie wiem, czy oni sura nie dadzą jak zwykle. Coś za często daję tego sura w tym brązie. Chodźcie szybko, bo będzie mi dużo łatwiej moby robić długi. First turret. No mogę jednak tam poczekać. No nawet się ładnie leczę niby. 184. No to bardzo ładne. As wind, I troll. No w sumie to nie jest wina tego Nunu, że oni przegrają na tym łodzi. Najsłabszy Drake to jest w sumie, a dużo mi da na tym Hekarimie, bo bardzo wolno robię tę dżunglę. No, on mi sporo da, jednak. Kościół, wypieprzaj. Co ty chcesz? A, myślałem, że mi chce zabrać coś z dżungli. Pieprzony. No, stakujmy sobie, że mieć 123 obrażeń, w sensie AD. Bardzo dużo. A jest zadaje. Aha. Czyli jego. Ma skalę 1. A, prawie. O. Nie wiedziałem, że ta ulti ma skalę 1 do 1. Kurde, to dlatego to w miarę działa przez to. No, ma tam tripla na spokojnie. A może nie ma? Jezus, Marek, co było? O Boże, jak ona by mnie za... Bez ulta mogę gówno zrobić. Nie, dobra, ona by mnie skoczy i mnie zabije. Aha, Modziaja. Nie, Modziaja się nie opłaca w sumie. Na tym czempie jednak za mało zadaje obrażeń. Co się stało, Grzesiu? Ale dobrze. Dobra, weźmy sobie to. Spróbujmy to blue. No many nie mam, kurde, to jest problem. Chociaż teoretycznie, jak używam tego, sporo mi się odnawia. Nie no, nawet ładnym ten mana regen poszedł. Bardzo dużo to leczy, także trzeba to docenić. Jezu, jeszcze tego nie zrobię. Ja pieprzę, to jest słabe. Pięć. Dobry champion, także polecam full AP, Hekarim. Grajcie wszyscy. Bardzo dobry. Bardzo. Nie, co ty? Jezus, no ty... Nie, nie zrobię z tym smite'em nawet. Dobra, pieprzę to. Polecam bardzo, bardzo tego czempiona. Jezu, jak to... W sensie do czyszczenia w dżungli na początku słaby, później może będzie lepiej. Weźmy sobie tego protobelta, tak jak mówiłem. Ten protobelt może sporo dać, tak naprawdę. O, dobrze, przeciwnik... A nie, nie dobrze, nic nie zrobili. Nie no, wyszło 2 za 3. 4. Ja pieprzę. Dobra, 5 za 2. Sur w 20. Na pewno. A mogłem włożyć, żeby więcej many mi się odnowiło. Nie no, niby ładnie sobie w miarę radzi ta. Tylko, że ona ma ile? 60 farmi, także no. Trochę gównianą. Trzeba się ruszać jednak tym, żeby się odnawiało to. Dobra, ładnie się nawet ma na respi. Weźmy sobie. Czy ja wilki robiłem już? Tak, mogłem żabę zrobić, ale pieprzyć żaby. Kurde, lipa trochę, że się taki Draven trafił, którego no nie ma kto zatrzymać. Gdyby to Diana jeszcze w miarę se radziła, ale no. Trochę gówniana. Ale trudno. Ten atak speed. Dobra, weźmy szybciutko to. Czekajcie, to mi da 10% cooldown. Czy to daje? Nie, dobra, to będę miał 10%. Mogłem pod 45% CDR pójść, a poszedłem pod tego Magic Pena, trochę lipa. No ale trudno już, jak tak zrobiłem. Zabiłbym tą Poppy. Nie, no nie chcę. Jezus Maria, czy ona się wbiła w typka tylko po to, żeby odfleszować? Trzeba myśleć, trzeba myśleć. 210 to leczy. W sumie z Hex, a nie, Boże. Miałem jego protobelta. On nie ma leczenia żadnego. Szkoda. Z Hextechem w sumie nawet w miarę by się to wyglądało. To leczenie. Gdzie mi typie tutaj przychodzisz? Ty, przecież robimy, typie, co ty robisz?
Robimy ich. Nice, dobra, poszło. Elo. 2-1, full AP Hegarim. No to tak naprawdę ta gra niczego nie dowodzi, bo nie dość, że gramy na brązie, to jeszcze mają tak gówniany team, że na to też szkoda szczępić ryja. Szkoda, że tego nie ma. Kurde, gościu, KS. Jezus Marcia. Kurde, no trochę taka gierka. Miało być lepiej. Miało być lepiej. No. Strasznie słaby team się im przeciwnym trafił. Nie wiem, czemu aż tak są. W sumie ten Dremel po prostu to kieruje mocno. No tak, ten Jason jest taki nijaki w sumie. Ten Talon też taki niby ma 9 fragów, ale jest gównem. No, ale co, nie obrażajmy za bardzo. Liczbaina teraz sobie polecę. Badam mi movementa i wiadomo, będę mógł sobie dodatkowe te obrażenia wbijać. Protobelt powinien tu naprawdę mega działać. Wbijamy sobie z E, z ulta, E, trójeczki. Powinno cisnąć. Powinno, czy tak będzie? Cloud Drake bardzo mi się przyda. To są cloudy, czy które to były? Tak, Cloud Drake. Da mi movementa, co oczywiście zwiększy dymyg. Boże święty, czemu ona tu została? To ja nie rozumiem. O Boże, wyfleszowała to. A, ja ultniam, jak klikam R-kę. Nie, to nie miało tak być. Myślałem, że tam się... To i tak źle zrobiłem. Tam nie ma żadnego MRS-a. Gdzie tam Abu poszedł? Na Drake'a? Nie. A, na Mida. No wątpię, że oni go we trójkę by nawet zabili, tak naprawdę. A jednak. Nice. Tak miało działać. I działa. Hehe. To tyle. I potem możemy uciekać co najwyżej. Hegarim. Postać pod AP. Po prostu nic nie. Weźmy sobie to. Kurde, nie wiem, czy to zrobię bez tego. Bez Shina. Z Shinem na pewno bym to zrobił. Tak, to nie wiem. Czy to pójdzie. Ale w miarę idzie, widzę. Nie, idzie spokojnie. Jeszcze blue za chwilę będę miał. Dobra, pięknie. Weźmy sobie to. A, Shin kosztuje tyle. Zapomniałem, że się go z książki już nie składa. Trzeba. Tak, to w sumie był droższy. W sumie jest fajny ten bardzo, że on się skaluje z tym moim AP. Dzięki temu no w late game'ie. Nie wiem, jak Ramusem na przykład. O, Ramusę też trzeba full AP zrobić. Strasznie fajnie działa Ramus w late game z protobeltem i full AP oczywiście. Dobra, to powinniśmy zrobić tym razem, już jesteśmy OP pro i w ogóle. O Jezus, jeszcze 10 sekund protobelt, mogę go nie używać na żabie. Jak widziałem, że zaraz to wstaje, ale trudno. Bez tego ulta w sumie to... No mało znaczy ten Hekarim, ale z ultem, nice. Nie wpieprzam się tam, nie wiem co. Dobra, pięknie czcimy. Także opłaca się też tego dżungli, w dżungli używać. 40 sekund cooldown, strasznie mało. No wiecie. I tak cały czas się nie wpieprzacie w przeciwnika, także na chillku. Ten 400 golda, ok. Pójdźmy sobie szybciutko na Reda i może... Ja tej popi nie chcę mi się za bardzo lać. No. Nie dość, że jest tankowate. No. Na papierów fajnie się wpieprzyć w takiego papiura. A zrobimy to teraz. Siema miska.
Działa! Full AP Hekarim. Nie działa. O ja pieprzę, jak mnie tłuką. Mocy! Jezus Maria, ja żyję. Fuck! Ale blisko. Ale mam sporo asyst. Także się opłacało. Lepiej chyba kupić... Nie, czekajcie. Chyba jestem trochę w plecy. Kupię sobie to. Czy to mi nie był menta? No ale wolę więcej AP oczywiście. Także 200 AP mamy. Full AP Hekarim. 200 AP, nice. Tyndżana, dobra. 12, 2, 3 ten drive. No jakby się bardziej poczuwał i by zaczął tak ostro padać, no gierka by trochę... No nie no, w sumie dali sura, o dziwo. Jest 30-13. No ci ludzie nadal nie dali sura. To dobrze w sumie. Dlatego nagrywam na brązie. Jak ktoś właśnie w ten sposób gra, no to... To dziwne właśnie, że czemu nie dali sura. Weźmy sobie tę całą falę. Trochę zadaje niby z tego, ale... No ile to jest? 400 obrażeń w ciągu 4 sekund. No niby 100 na sekundę, ale kurde, cooldown duży. Nie no, nawet coś tam zadaje. Do czyszczenia mobów się nadaje, ale czy do walki? Nie, nie do walki nie. 2 za 0. Ten stracił ledwo tam 3/4 HP. No i tyle, to jest zadanie go obrażeń. Chociaż niby wszystkie ulty poszły do tego. Mogę nie używać kapro, to belta cera. To bym się zaraz wpieprzył w kogoś, no ale trudno. To zadaje nawet ładne obrażenia. Kurde, gościu, bez ulty się wpieprzyłeś, what the fuck? Co chujo w ogóle? O kurde. Działa! Szkoda, że te Dżany, te Diany nie wziąłem, ale trudno. Także wy to gracie jak asasynem, tak? Wyczekujecie aż się potłuką, wpieprzacie się, czyścicie. Zabiłem im mewkę oczywiście, bo kogo ja miałbym innego zabić, która ma 2-8 dodatku. Tak to się robi. Chyba potem polecimy sobie teraz właśnie to Morello. Najlepiej to będzie działało, bo da nam cooldowny, które potrzebujemy i do tego da nam many. Manożerny tym Hekarim jest działa pierwszy. Cofnijmy. Kupmy sobie to i Morello zaczniemy. Nie jest takie drogie. 2800 jakoś tak. Mniej niż 1000 na pewno. No, 2500 jeszcze potrzebuję. 2000 w sumie, bo tu już mam sporo w plecaku, także no, chwila będzie. Nawet ładnie działa ten Hekarim. Pod tego protobelta zwłaszcza, no on jest tutaj takim itemkiem, który no jeszcze tam dobija, wiadomo. No to W też całkiem nieźle, no czym więcej AP, no tym bardziej, tym przyjemniej się tym gra, no tak? To jest takie, trochę takie gówno, no ale im więcej AP tego dziadowskiego, tym lepiej się tym gra. Dobrze, że Draven pada, bo dzięki temu oni mają jakąś motywację do grania, jakąkolwiek. Ja pieprzę, nie wziąłem, że to aż tak czyści. Nice. O fuck. Ultuj. Ultowałem w dupę. Leczy Kamil! Dobrze. Nice. Kurde, padłem, zabiłem mnie. Ale nieźle, grzej się, zabiłem dwóch. Nice. Kurde, ty głównie napisał gościu, bardzo ładnie. Szkoda, że nie ma infernali, kurde. Czemu zawsze, jak gram full AP albo full AD, to nie ma infernali? Grzesiu, powiedz mi to. A jak gram full attack speed, to są 3 infernale z rzędu. Jakie infernale? No jakie co zwiększają AD, procentowo. Już padajemy z niego? Jak golemy? Tak. No tak, jak w Warcraftcie. Kurde, jak słabo. No teraz bym miał z 300, jak były dwa infernale, to z 350. Nieźle by to było. No tak, to trochę gówno. Draven już się tak przejął tą grą.
Już tak dostawał w dupę, zaczął puszować, no trochę słabo, ale poradzimy sobie. 1500 golda brakuje. 1000 golda. Nie wiem, czy ten, czy on gry zaraz nie skończy, typeczek. Szkoda by było. To się już nawet zaczyna fajnie robić tym Kalimem. Bo w early gówno, ale jak się rozkręcicie, nice. Działa w miarę. O, nie wziął tego. Tempak. Boże, czemu tego nie wziął? Nie rozumiem. Tam nikogo nie było. Jestem na topie w dodatku. Wszyscy nie żyją, typie. No, mają tu pinka. Czyli trzeba go robić na pinku. Zrobimy tego Drake'a na pinku. Bardzo rozsądne. Cholera, wziął mi to. Blue Manta, dobra. Nawet ładnie się leczy, zobaczcie. Nice. Nawet ładnie się leczy już z tego W. Znaczy tyle samo tak naprawdę. Kurde, z tym Hextechem, no ale Protobelt jednak dużo lepszy jak dla mnie. Jednak ta wbita dużo więcej da tym Hikarimem dodatkowo. No i jest obszarowo, wiadomo, z złotem się ładnie komponuje. Tak, puszują. Patrzcie, wcześniej mnie zabijały, teraz ja je robię. Pięknie. Czy zabiją Dravena? Wątpię w to, ale zobaczmy to na własne oczy. Aha, dobra, on ucieknie po prostu. Nieźle. Zabiłbym sobie kogoś. Kurde. O, siema MF. 3-10. Dobre statystyki. Ja pieprzę. Bez protobelta, bez niczego. Po co mi ten protobelt, ludzie? Gdyby nie ta popy, oni by już dawno przegrali. Tak się. No, ona ich to trzyma. No i ona ich trzyma, a Dianka zadaje jakieś obrażenia. Inaczej, no, po prostu byłby koniec już dawno. Dobra, weźmy sobie to. Dobra, pięknie. I cofnijmy się po Morello. Nie ma multi, także olać. Draven na split pushu. No, z Jace'em nawet. Mam wyższy level niż oni. Nice. I Rabadem teraz będziemy lecieć. Popi widać, że wie o co chodzi. No. Ja pieprzę. Tacy ludzie. Myślisz, że gościu dobrze gra, a potem się okazuje, że stoi na midzie i nic nie robi. Barona jakbym wziął, też byłoby trochę AP. Znaczy, dużo nie ma AP w sumie na tym, no ale to jednak jest taki build full AP, także no. Akurat w tej grze nie chodzi o to, żeby mieć jak najwięcej AP, jak to zazwyczaj. Ale wiecie. O, siema MF-ka. Chyba mnie zreportuje po tej grze za bycie toksycznym. Powinienem ją zabić. Nie, Boże, protobelt mi się nie użył. Co jest? Myślałem, że go użyłem. Aha, ten jest triple. No nie wierzę w to. Przerwałem ult, tak nie zadał obrażeń. Ja pieprz. Ult nie zadał obrażeń. Fuck, mogłem go zostawić przez chwilę. Strasznie długo leci. Zabiłbym ją, kurde. Szkoda. Weźmy sobie blue. Ale to jest tak koniec gry, także olać. Z Marią. Zobaczcie, jak to działa. Nie no, już z takim buildem przyjemnie się gra. Wiadomo, że no, dużo lepszy pod zwykły build, no, ale to i tak fajne jest. No nie kończcie tego, błagam was. Wzięli dwa turety? Tak, o Boże, skończy. Czy oni to skończą na pałę? Czy może zdążę użyć jeszcze raz mojego ulta w tej grze? Który jest za 18 sekund. Aha, nie zdążę tego użyć, bo wszystkich skończę moby. Cholera. Gdzie typeczku? Typeczku, co ty wyprawiasz?
Elo, ładnie to działa. Jak się tak, kurde, zrobi build. Nawet ładnie, no wiadomo. No to nie jest taka postać, no ale wszystko z tym protobeldem prawie działa. Widziałem właśnie, mówię, full AP Ramusa, który też ładnie działał. Dobra, tyle, full AP, Hecarim. Dużo AP nie było, ale dobra zabawa, Grzesiu. Bawiłem się w uśmiechu. Grześ się bawił w uśmiechu, ja też. Jeżeli wy też, zostawcie cenę, zostawcie suba na kanale i tyle. Jutro 21, przypominam, filmik. Na razie.